Cześć, w tym filmie chciałem omówić kwestię CSS-ów. CSS-y są to kaskadowe arkusze styli, które umożliwiają właśnie stylizowanie aplikacji internetowej, aplikacji webowej, aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o dokumentację w poprzednim filmie dotyczącym HTML-a, pokazywałem Ci dokumentację od W3 Schools. Pod jednym z moich wpisów pojawiła się ciekawa historia. Doświadczony deweloper wskazywał, że nie wszystkie informacje zawarte w tej dokumentacji są aktualne i zalecił skorzystanie, czy zaproponował skorzystanie z aplikacji deweloper Mozilla.org. Tutaj także znajdziesz bardzo dobrą dokumentację. Inny użytkownik powiedział, że woli korzystać z tej dokumentacji, nie widzi aż tak dużo błędów. Oczywiście jest to kwestia Twojej preferencji. Zadaniem dewelopera jest rozwiązanie problemów klientów, z jakiej dokumentacji będziesz korzystał. Ważne, żeby aplikacja działała, była poprawna i tak dalej. Jeżeli jakiś element będzie niepoprawnie działał, to zazwyczaj ta aplikacja po prostu się tobie wysypie i będziesz musiał szukać rozwiązania. Generalnie praca programisty to jest szukanie rozwiązań. Ok, tyle jeśli chodzi o dokumentację. Plik CSS. Stworzę sobie tutaj plik CSS, style CSS, tak go nazwę. Jeśli chodzi o ten projekt, o ten film, mam zainstalowany Visual Studio Code. W tym miejscu mam dodane extensions. Jak widzisz, live server, piszesz live i to jest to rozszerzenie. Po kliknięciu w tym miejscu, teraz mogę zamknąć serwer, odpalić serwer ponownie. Jak widzisz, odpalony jest live server, dzięki czemu po zapisaniu zmian w pliku HTML wszystkie te zmiany w kodzie są tutaj widoczne. Ok. Mamy stworzony plik style CSS, ale musimy go połączyć z index.html. Używa się tutaj linkowania. Link rel style. Arkusze styli. Typ dokumentu jest to dokument tekstowy i CSS-owy. Href. Dodamy ścieżkę do pliku style CSS i zapisuję zmiany. Teraz, aby sprawdzić, czy to połączenie nam działa, przejdę do styli CSS i stworzę taki selektor elementu. Będę odwoływał się do body, czyli tej całej strony. I na przykład jaką pierwszą regułę pomiędzy nawiasami klamrowymi dodam zmianę tła, na przykład na dark gray. Zapisuję zmianę, kolor tła się zmienił, więc prawidłowo mamy połączenie pliku CSS z plikiem HTML. Teraz temat selektorów. Jeżeli chcemy stylować jakiś element, musimy go chwycić z dokumentu HTML czy jakiegoś dokumentu aplikacyjnego. I najprostszym selektorem jest selektor elementu. Element jest H1, H2, H3, span, div i tak dalej. Więc aby ostylować te H1, odwołam się do selektora elementu. W jaki sposób? Bez kropki, bez hasza dodaję H1, otwieram nawiasy klamrowe i na przykład font size będę chciał ustalić na 2 rem. Może ustalimy na 1 rem. O, faktycznie, teraz widać zmianę. Jeśli chodzi o jednostkę rem, jeszcze do jednostek CSS dojdziemy. Generalnie jednostki dzielimy na bezwzględne, na przykład piksele, i względne, do których należy 1 rem. 1 rem jest związany z domyślną wielkością, która wynosi bodajże 16 pikseli. Tą domyślną wielkość możemy zmienić albo odwołując się do roota w ten sposób i na przykład ustalić sobie font size na 40 pikseli. Jak widzisz, to jest 1 rem i tutaj jeżeli to przemnożymy, będzie 2m. Tutaj możemy odwołać się do roota albo do HTML-a i nie ma jakby żadnych zmian. Natomiast domyślna taka wartość to jest 16 pikseli i kończę tą dygresję jeszcze tutaj do tematu
zostawimy na 1,5%. Do tematu jednostek CSS wrócimy. Natomiast wracając do selektoru, możemy wybrać po selektorze elementu, możemy również wybrać po selektorze ID. ID jest niepowtarzalnym selektorem, jest jak Twój PESEL, jest to numer niepowtarzalny dla Ciebie i czy jak NIP firmy. I tutaj sobie wybieram ID selektor. Zapisuję zmianę. Kopiuję ten element, przechodzę do styli CSS. Używam hasha, żeby wykorzystać ID selector. Klejam nazwę, dodaję nawiasy klamrowe i na przykład kolor będę chciał ustawić na przykład platinum green. I kolor, jak widzisz, zmienił się. Jeśli chodzi o selektor klasy, używamy tutaj słowa class i nazywamy klasę na przykład class selector. Jak widzisz, wykorzystałem inną notację, ale za chwilę zobaczysz, że to nie ma znaczenia. Jest to notacja wielbłądzia. Zaczynamy od małej litery i każde następne słowo zaczynamy od dużej litery, na przykład class selector new. Klasy mają to do siebie, że możemy je wykorzystać wielokrotnie i to jest właśnie jakby siła tej technologii. Tutaj jako ciekawostka masz takie białe kółko, oznacza ono, że nie został zapisany dokument HTML. I aby odwołać się do klasy, używamy kropki, klejamy tą naszą klasę i tutaj będę chciał zmienić kolor na przykład na czerwony. Jak widzisz, kolor zmienił się na czerwony i żeby Ci udowodnić, że klasę możemy wykorzystać wielokrotnie, wkleję tą moją klasę do ostatniego elementu i tutaj także nastąpiły zmiany. Selektory atrybutu są wykorzystywane niezwykle rzadko, ale stwórzmy taki selektor, aby pokazać Tobie, jak to działa i jak się wybiera taki selektor. Tworzę input, czyli pole, do którego użytkownik może dodawać jakieś dane. Następnie placeholder, selektor atrybutu. Placeholder jest to pole, właśnie to, które informuje użytkownika, jaki element należy dodać. I teraz może, jeżeli to jest input, to typ tekstowy. Jeśli chodzi o inputy w przypadku formularzy, zazwyczaj dodaje się jeszcze taki atrybut name. Oraz czasami atrybut ID i po atrybucie ID przyklejamy do tego naszego inputa etykietę. Ale teraz nie zajmujemy się formularzami, więc dodajmy atrybut niedostępności disabled. Teraz to pole powinno być wyszerzone, disabled, zapisuję zmianę, nie możemy wprowadzić zmiany i teraz chciałbym wychwycić właśnie tego inputa używając tego atrybutu, więc przechodzę do styli, otwieram nawiasy kwadratowe i mogę po nawiasach klamrowych wpisać jakąś regułę. Na przykład chciałbym, aby tekst w środku był aligned, czyli wypośrodkowany, tekst align center. Tekst jest wypośrodkowany. Jeśli chcemy wypośrodkować ten element, jest kilka metod. Nie każde są skuteczne dla danego typu elementu i ułożenia, ale tutaj możemy wykorzystać zmianę wartości display na flex i margin 0 i auto. W ten sposób ten element został wypośrodkowany. O co tutaj chodzi? Margin 0 w takim układzie opis margin, o marginesach jeszcze będziemy mówić, odnosi się do wartości top i bottom, czyli góra i dół. Margines zerowy, jeżeli dodamy tutaj na przykład 10 pikseli, ten margines nam się zwiększy, przynajmniej powinien nam się zwiększyć. O, teraz przy 50 jest to bardziej widoczne. A auto jest automatyczne lewo-prawo. To znaczy, jeżeli zwiększy się okno przeglądarki, tutaj ta szerokość pozostanie taka sama. OK, mamy jeszcze selektory grupowane, więc można wybierać selektory w pewną grupę. OK, zróbmy sobie tutaj na ikonach. Zróbmy sobie diva.
Wewnątrz tego pojemnika, wewnątrz tego diva będą ikony. Tutaj umieszczę element span. Ikony. Font. Awesome. OK. I jak się dostać do tego elementu? Oczywiście możemy tutaj dodać ID i to zadziała. Napisać klasę albo wykorzystać klasę, którą napisaliśmy już wcześniej. Zobaczymy, czy to zadziała. Więc tutaj w elemencie spam dodam w tym miejscu naszą klasę. I jak widzisz, udało się zmienić style, w tym przypadku kolor, zgodnie z tą klasą. Ale chcielibyśmy się dostać do tego elementu bez używania selektorów ID, klasy czy atrybutu. Więc div. Następnie odwołujemy się do elementu H1 i do elementu span. I na przykład kolor tła tego elementu chciałbym zmienić na taki, a kolor czcionki na przykład pomidorowy. I jak widzisz, udało mi się wybrać ten element i odpowiednio ostylować. Teraz mamy elementy pseudoklasy i pseudoelementu. Pseudoklasy dodaje się używając pojedynczego dwukropka, pseudoelementu podwójnego dwukropka. To są takie elementy stylizacyjne. Jeśli chodzi o pseudoklasę, można wymienić tutaj hover, czyli jak ma się zachować dany element po najechaniu, albo focus, jak ma się zachować ten element, jeżeli skupimy się na nim, używając stała, czyli sfokusujemy się na nim. Jeśli chodzi o pseudoelementy, możemy wykorzystać taki pseudoelement, na przykład do zwiększenia pierwszej litery. OK, więc może stwórzmy sobie takie pseudoklasy. Przejdźmy do dokumentu index.html i tutaj, gdzie pracujemy z selektorami, stworzę sobie przycisk hover i drugi przycisk focus. Mam stworzone takie dwa przyciski. Dodam klasę, aby móc się do nich odwołać indywidualnie. Tutaj na przykład btn hover. Z nazwą klasy btn możesz się spotkać w przypadku takich styli bootstrapowych. Tam są takie style secondary, primary połączone z btn, a tutaj btn focus. Ctrl S zapisuje zmiany. Przechodzę do styli CSS i btn hover color blue. OK, jak widzisz, udało się zmienić tutaj tą kolorystykę. Btn focus color red. Również udało się zmienić ten kolor, ale jeszcze nie wykorzystaliśmy pseudoklasy. W jaki sposób wykonać pseudoklasę, która zmieni style tego elementu po najechaniu? Odwołujemy się do naszej klasy btnHover. Dwukropek, ponieważ chcemy dodać element po najechaniu. Tutaj widzisz po dwóch kropkach first letter, first line są to pseudoelementy, ale my użyjemy hover. I chciałbym, aby padding, czyli margines wewnętrzny, był wartości 10 pikseli góra-dół, 40 pikseli lewo-prawo, kolor tła zmienił się na czerwony, kolor czcionki zmienił się na biały. Teraz używam heksa i może wielkość czcionki pogrubiona, bold. I jeszcze chciałbym, żeby to przejście to jest transition, trwało 10 sekund, tak aby było widoczne to, co się dzieje. Tu mamy stylowanie zwykłej klasy, tutaj mamy dodaną pseudoklasę. I teraz, jeżeli najadę na ten element, zobacz. 10 sekund on nam się zwiększa i są zmieniane automatycznie style. To jest taki jakby najprostszy sposób dodawania pewnych animacji na stronę. Natomiast jeśli chodzi o BTN Focus, użyjemy fokusa. Dwukropek. Focus. I tutaj
Po użyciu taba chciałbym, aby kolor może zmienił się na biały. Użyję tu heksa FFF i background color zmienił się na czarny H00. I także chciałbym, aby zwiększył się padding, czyli margines wewnętrzny 10 pikseli, 30 pikseli i chciałem, aby się ten troszeczkę przycisk rozepchał, czyli użyjemy wartości margin i teraz 10 pikseli, 20 pikseli w ten sposób. I teraz hover działa na najechanie, natomiast focus działa na użycie taba. Ja teraz użyję tabulatury, jak widzisz, ta tabulatura nam się przesuwa po tych wszystkich zakładkach. Jest na pierwszym przycisku, gdzie mamy hover, natomiast powinny zajść zmiany teraz, gdy kliknę na fokusa. I jak widzisz, te zmiany nastąpiły i nastąpiły automatycznie, bo nie dodałem transition. Jeżeli dodam transition, jeszcze raz tutaj użyjmy taba, zmiany zachodzą automatycznie. I to są pseudoklasy, natomiast pseudoelementy, jeżeli sobie stworzymy na przykład tutaj element akapitu, czyli użyjemy tagu P i nazwiemy go tak działa pseudo, tak działa pseudoelement, tak działa pseudoelement, pojawił się taki tekst. Dajmy sobie klasę PSLM, na przykład taką. Przejdźmy do styli CSS. Odwołam się do tej klasy PSLM. I tutaj chciałbym zwiększyć font size na 30 pikseli. Troszeczkę nam to powinno się zwiększyć, ale na oczywiście musimy zapisać zmiany i tutaj ten font size nam się zwiększył, ale teraz chciałbym, żeby pseudo element, dwa dwukropki, pierwsza litera, font size zwiększył się na 40 pikseli. I jak widzisz, ta pierwsza litera zwiększyła nam się. Nie wiem, czy mam takie coś jak last. Last letter. Nie. Jednak takiej pseudo klasy nie posiadamy. Więcej o pseudoklasach znajdziesz w dokumentacji. Na pewno działa tutaj first letter. Ta pierwsza litera jest znacząco zwiększona. On size color. Natomiast nie zadziałał nam na tym pseudoelemencie kolor, co jest także dosyć ciekawe. Zobaczmy, że zadziała background color. Kolor. Nie zadziałało nam to w ten sposób. No, jest to ciekawostka. Dlaczego tak jest? Usunę tutaj i przejdziemy do następnego tematu. Jednostki CSS. Mamy jednostki bezwzględne, takie jak piksele. Nie będę już tutaj o tych jednostkach opowiadał, po prostu wykorzystaliśmy je wielokrotnie. Mamy jednostki względne, takie jak procenty, czyli procent szerokości, procent dostępnej szerokości w oknie przeglądarki. Ten element VW odnosi się do szerokości okna, a VH odnosi się do wysokości okna przeglądarki, więc są to elementy względne wobec tych wartości. Używamy również rema, o którym Ci wspominałem i w tym przypadku także myślę, że go użyjemy. On się odnosi do domyślnej wielkości czcionki przeglądarki, która wynosi 16%, chyba że ustawimy tą czcionkę troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o roota albo HTML-a. Mamy jeszcze taki element M, natomiast jeżeli postępujących w sposobie divach ustawisz font size M na jakąś wartość, to to będzie się mnożyć jeden przez drugi div. M częściej
M-y częściej się stosuje w paddingach, natomiast RM-y częściej przy ustalaniu wielkości czcionki. Jednak zacznijmy od procentów, wartości procentowych. Co by tutaj zrobić? Przejdźmy może w to miejsce. Zrobimy sobie IMG. Do IMG oczywiście damy Alta. Opis obrazu. Na razie nie mam zasobu, ale taki opisik się pojawił. Wykorzystamy tu dwa zdjęcia. Na jeden nałożymy wartość procentową, na drugi szerokość okna przeglądarki. Więc mamy opis obrazu. Źródło Assets Back. Tu jeden obraz nam się pojawił i drugie źródło Assets Background. Jak widzisz, te obrazy są bardzo duże i teraz musimy dodać jakąś klasę, aby się odwołać do tych obrazów. Class IMG RAW, jako, ponieważ będziemy korzystać z wartości procentowej, i class IMG szerokość ekranu, to jest VW Width. Ok, pierwsza klasa to jest IMG, IMG Pro. Jeżeli width, czyli szerokość tego elementu, ustawimy sobie na 20%, ten obraz będzie zajmował 20% dostępnej szerokości ekranu, dlatego w tym miejscu będzie większy i w tym miejscu będzie mniejszy. Jest to taki troszeczkę wstęp do responsywności, czyli dostosowania widoków do różnych urządzeń. I kolejny element, jeżeli tutaj sobie ustalimy width na 20 VW, również ten obraz się dostosował, jest troszeczkę wyższy z tego powodu, że po prostu jest wyższy, natomiast jeśli chodzi o szerokość, no to jest on dostosowany właśnie do wielkości 20% dostępnego miejsca. Dla ciekawości zobaczymy, co się zmieni, jeżeli dostosujemy do wysokości dostępnego okna. On powinien nam się zwiększyć i faktycznie delikatnie nam się zmniejszył. Natomiast tutaj ta różnica jest widoczna na korzyść tego obrazka, ponieważ ten odnosi się tutaj szerokości procentowej, natomiast ten odnosi się do wysokości i tu jest faktycznie widoczna znacząca różnica na tym prostokącie. Ok, to mamy te elementy. Jeszcze na koniec tej jednostki popracujmy z tymi RM-ami. Class RM Size. Tutaj dodamy lorem ipsum, ekspresu łaciński. Lorem ipsum 10 jest dodany. I odwołujemy się do klasy RemSize. RemSize odnosi się do, powiedziałem, domyślnej wielkości przeglądarki, więc jeżeli font size ustawię na 2 rem, wielkość, którą osiągnęliśmy, to powinno być 32. No spróbujmy właśnie to tak zrobić. Stwórzmy sobie P. Następne, lorem ustalmy na 4, pojawia się ten tekst i dodamy teraz jeszcze tego, nie robiłem, style inline'owo. Style możemy zaciągać nie tylko z dokumentu, czy tutaj dodając znacznik taki style i pomiędzy tym znacznikiem dodawać nasze style, to znaczy jeżeli tutaj dodam body i background color na red, to jak widzisz, nasze tło się zmieniło, ponieważ jest to niżej umiejscowiony element. To są style główne, to jest taka kaskada. To są style główne. Tutaj mamy kolejny element i następnie mamy kolejny element. Czyli jeżeli tutaj byśmy dodali inline'owo style w ten sposób, na body i wartość, może sobie skopiuję tą wartość,
żeby nie popełnić literówki, zobaczyć, czy nam działa i ustawić tą wartość na red. Oczywiście tutaj to body jest niepotrzebne, bo odwołuje się do tagu body i wartość ustawimy na clean. Zmieniła nam się kolestyka na zielone. Właśnie tak działa kaskada. Pierwsza jest ta wartość, natomiast jest podpisywana tutaj i podpisywana tutaj. Ok, zostawmy sobie na razie kolor zielony i przejdźmy do tego naszego lorem ipsum. Jeżeli tutaj inline'owo dodamy stylę i chciałem, aby font size tego elementu był 2x16. Tutaj jest problem, bo średnik jest na końcu. Jak widzisz, wielkość tych czcionek jest po prostu taka sama. Ok. Takie są jednostki. Oczywiście tych jednostek jest więcej, ale wiesz teraz, że są bezwzględne piksele na przykład albo PT. Natomiast mamy względne, które się odnoszą do jakichś elementów. Na przykład zadeklarowanych wcześniej wartości, wielkości przeglądarki, przedstawione jakoś na podstawie szerokości, wysokości i procentów. Może zdejmę tutaj te kolory, albo po prostu ustawię taki kolor. O, może ten będzie za mocny. Light blue. Przyjemniejszy. Ok, przechodzimy do typografii. Typografią troszeczkę pracowaliśmy, bo zmieniliśmy wielkość czcionki, wypośrodkowanie jej, ale na samym początku chciałem Ci pokazać, jak wykorzystać darmowe zasoby dotyczące Google. Google Fonts. Google Fonts udostępnia nam fonty, czyli czcionki. Ja tu może sobie usunę te czcionki, z których wcześniej korzystałem. Korzystanie z czcionek jest bardzo proste. Przechodzimy na stronę Google Fonts. Szukamy interesującej nas czcionki. Na przykład taką czcionkę, klikamy na nią. Dodajemy. Wykorzystamy jeszcze może taką czcionkę, silodruk. Dodajemy grubości zwykłej. I jeszcze może taką czcionkę. Zobaczymy, jak ona będzie się zachowywać w zestawieniu z naszymi polskimi znakami. Może nie działać poprawnie, ale chodzi o to, aby pokazać Ci, jak takie czcionki działają. Jeśli chodzi o dodawanie tych czcionek, mamy poprzez linkowanie, a linkowanie, jak się pewnie domyślać, wykonujemy w tym miejscu, więc w tym miejscu byśmy podali linki, albo poprzez import do pliku ze stylami CSS. Więc ja wykonam taki import. Skopiuję sobie ten element. Przejdę na samą górę. Zwrapuję ten nasz widok. Ok. I teraz jak wykorzystać taką czcionkę? Może przejdziemy tutaj. I teraz pokażę Ci skrótowiec, jak dodać element P z klasą P font 1 i dodaję tab i pojawiła się czcionka lorem na przykład 10. Ale są na przykład takie skróty w pisaniu, że na przykład bym chciał, aby powstała czcionka o klasie font tu i żeby pojawiła się dwa razy, czyli mnożę razy 2 i pojawiły się takie dwa elementy. Jeżeli chcę, aby te dwa elementy zostały automatycznie zaznaczone albo więcej takich elementów, to używam alta. Klikam, wciskam alt i tutaj dodaję także element i mogę dodawać w wielu miejscach kod. Zapisuję zmiany. Ale tutaj zmienię tą klasę oczywiście na trzecią. Chciałem po prostu Ci pokazać takie skrótowe patenty. I zobaczmy, co się zmieniło w naszym pliku z stylami. No, pojawiły się właśnie takie
elementy, więc oscylujmy je. Mamy zaciągnięte fonty, więc odwołamy się do font 1, color white, udało się zmienić, font 2, color pink, udało się zmienić, font 3, kolor. Dodaję te kolory, aby sprawdzić, być pewnym, że udało się poprawnie połączyć te elementy. I teraz mamy reguły, które umożliwiają nam dodanie tych czcionek, ale chyba mam przetłumaczony ten dokument, tą stronę na język polski, więc powinniśmy zrobić to tak. Font family, czyli rodzina czcionek, nazwa czcionki, jakiś błąd właśnie się popełnił, aberto, i jeżeli ta czcionka się nie załaduje, powinna załadować się dowolna czcionka bezszeryfowa. Zapisuję zmianę i jak widzisz, ta czcionka nam się zmieniła. Jeszcze zmienię wielkość font size na przykład na 30 pikseli. I jak widzisz, nasza czcionka zmieniła się. No spróbujmy dodać jeszcze jedną taką regułę do kolejnej czcionki. Font size może 2 rem. I font family. Font family. Tu mam aboretto, noto, serif. Przejdźmy tutaj, będzie łatwiej. No to serif. Kopiujemy. Wklejam. I po przeciwku bezszeryfowa. I styl tej naszej czcionki się zmienił. Mamy jeszcze sito druk. Czyli do końca ta czcionka, no to serif, zadziałała tak, jakbyśmy chcieli, ale zobaczmy jeszcze czcionkę font family sito druk. Przekazujemy w takim cudzysłowie bezszeryfowa font size. Ok. Także nie do końca zaciągnęło nam te czcionki. Chyba jest to związane właśnie z tym problemem, z problemem związanym z tłumaczeniem tej naszej strony font, ponieważ nie dodało tych czcionek, tylko wszędzie dodały właśnie te czcionki bezszeryfowe. No ale nie, spróbujmy rozwiązać ten problem. Pokaż oryginalnie. Import. Kopiuj jeszcze raz. Wklej. Font family. Na przykład skopiujmy tą regułę. Tak, Silk Sync to w ogóle taka nazwa, jak sito druk nie istniała. I teraz zapiszę zmianę. I faktycznie udało się prawidłowo podłączyć. Czyli tutaj problemem było to, że ta strona była tłumaczona automatycznie i ta reguła odnośnie czcionek nie działała poprawnie. No ale dobrze, że pojawił się taki błąd. Jeżeli się pojawi tobie, to nie będziesz miała problemu z dodaniem czcionek. Czyli jeszcze raz, przechodzisz na stronę Google Fonts, dodajesz interesujące cię czcionki, importujesz, możesz zaimportować do pliku HTML poprzez linkowanie, a możesz zaimportować małpa import do styli CSS na samą górę. Po zaimportowaniu możesz dodać właśnie takie rodziny czcionek. Ok. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykorzystał style, czyli takie dodawanie liniowe, jeżeli będziesz musiał. I font family, a może nawet skopiujemy
Jeżeli skopiujesz tutaj tą font family i wkleisz i zapiszesz, i to jest element piąty odnoszący się do kolorów, zmiany zostały wprowadzone. Ok, może szybko o regułach dotyczących czcionek na przykładzie. Jak widzisz, możemy zmienić kolor czcionki, wielkość czcionki, rodziny czcionek. Możemy również czcionkę pogrubić. Nie zawsze to działa przy czcionkach importowanych. No, w tym przypadku udało się delikatnie pogrubić, ponieważ zazwyczaj ograniczamy sobie tą ilość. Możemy dodać cień do czcionki, czyli font shadow, text shadow i na przykład 2 piksele, 4 piksele i kolor czerwony. Jak widzisz, pojawiło się takie ocieniowanie, 2 piksele w dół, tak? Czyli rzeczywiście 10 pikseli. 10 pikseli w lewo, czyli to jest wartość w lewo, i 4 piksele w dół. Jeżeli zwartość zmienimy na ujemną, to przechodzimy do góry. Czyli mamy 10 pikseli w prawo i teraz 4 piksele do góry. Jeżeli chcemy zmienić tą wartość na lewo, robimy w ten sposób. I jeżeli chcemy, aby ten element przeszedł na dół, to musi tutaj być wartość dodatnia. Pokazuję Tobie to jako ciekawostkę. Natomiast oczywiście samodzielnie ćwicz takie możliwości. Coś można jeszcze zrobić z tymi czcionkami. Zrobimy tą czcionkę czarną, żeby była bardziej widoczna. Możemy dodać tak zwany letter spacing, na przykład 30 pikseli. Jest to przestrzeń pomiędzy literami. No, ustawmy na 3 piksele. Możemy także dodać przestrzeń pomiędzy słowami, czyli word spacing. Możemy dodać różnorakie albo usunąć dekorację tekstu, używając text decoration. Na przykład chciałbym, aby był ten element przekreślony. I na przykład podkreślenie dolne i podkreślenie górne, więc można w ten sposób działać z tymi elementami. Ja na razie usunę, że albo przejdziemy tutaj, zmniejszymy ilość słów. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Możemy pracować nad ułożeniem tego tekstu, używając właściwości TextAlign. Jeżeli ustawimy na center, ten tekst będzie wypośrodkowany. Na prawo domyślnie jest na lewo, więc nie musimy zapisywać. Natomiast jeżeli chcemy, żeby był wycentrowany, to robimy to właśnie w ten sposób. I to są podstawowe reguły, z jakimi możemy pracować właśnie na typografii. Jeżeli znasz do tego, co tłumaczę, jakieś często stosowane reguły, to możesz dodać w komentarzu. Ok, jeśli chodzi o kolory, jak widzisz, można kolory dodawać w ten sposób, czyli po prostu nazwą. Można używać heksa, można używać RGBA, RGB, jest to połączenie Red, Green, Blue, albo RGBA, gdzie ostatnim elementem jest przezroczystość. Ok, stwórzmy sobie takiego diva z klasą Colors. A może zaczniemy od stworzenia klasy, która nam osteluje tego diva. Chciałbym, aby ten div miał 100 pikseli szerokości, wysokość też 100 pikseli, background color, na przykład, żeby był w tej pierwszej jednostce, albo nie, background color będziemy dodawać jako osobną klasę. Widoczne, czyli mamy wysokość, szerokość, dodajmy obramowanie, border, grubość obramowania, na przykład 2 piksele, linia obramowania ciągła, czyli solid,
i kolor na przykład taki. I teraz, jeżeli zapiszę zmianę i przejdę do czcionek, zaraz tutaj poszukajmy, dodanie czcionki Google Fonts, ikony Font On są, a gdzie jest linia piąta? Linia piąta jest tutaj, kolory, więc w tym miejscu chcę dodać diva o klasie Colors, użyję skrótu, czyli napiszę kropka, Colors, razy 4, czyli właściwie 4 takie divy, zapisuję zmianę i taki divek nam się nie pojawił. Pytanie brzmi dlaczego? Dlatego, że tutaj pojawiło się 0 i nie ma takiego koloru jak Coral 0. Natomiast jeżeli tutaj to zmieniłem, faktycznie pojawiły się 3 pojemniki. I pierwszy to będzie CL jako nazwa koloru, czyli background color, właśnie ten koralowy. Druga wartość to będzie wartość hex, background color. Może poszukajmy sobie jakiegoś RGB colors generator. Zobaczymy tego. No ok. Czyli bym chciał użyć na przykład takiego koloru i w heksie on ma taką wartość, więc sobie skopiuję i wkleję tutaj w tym miejscu. Jeśli chodzi o heksa, to używamy hasza. I teraz RGB. Mamy taki kolor. RGB. Spróbujmy. RGB. Background color. Wartość. Niech będzie czarny. Wartość czerwona na 0. Zielona na 0. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. I czarna na 0. Oczywiście nawias okrągły zamykamy. I przejdę. I tutaj, żebyśmy wyniki widzieli. Dodaję drugą klasę CL i kolor się zmienił. Tutaj klasę Hex i kolor również udało nam się dodać. Tutaj klasę RGB i faktycznie udało nam się dodać kolor czarny używając RGB. W przypadku Hexa to była wartość właśnie również 00. I stwórzmy sobie jeszcze RGBA, żeby pokazać, jak działa w tym przypadku przezroczystość. Skopiuję sobie tutaj RGB, dodam A i background color to nie jest RGB, tylko RGBA. I ostatnią wartością będzie wartość 1. 1 to jest pełne nasycenie, czyli będzie czarny. Natomiast jeżeli dam wartość 6, on nam się wyszarza. Wartość 2, jeszcze bardziej. Wartość taką, jeszcze bardziej. Natomiast wartość taka to jest kolor absolutnie transparentny. Już o transparentności pokazywałem, ale jest to także taka nazwa, że możesz pisać transparent i kolor również jest transparentny, czyli przyjmuje wartość taką, jaką znajdujemy w tle. Może stwórzmy sobie jeszcze z 3 divy z klasą Colors, czyli Colors razy 3. Powstały nam 3 takie divy. Jednym ze sposobów dodawania wartości, to tutaj wykorzystamy, jest użycie tak zwanego roota, tworzenie zmiennych w CSS. Robimy to w ten sposób, że na samej górze dodajemy dwukropek root, nawiasy klamrowe i na przykład nazwa tej zmiennej mine color albo mine background color i tą wartość ustalam na red.
I teraz, gdy przejdę tutaj i odwołam się znowu do elementu z klasą CL i background color, nie powinniśmy powielać klas, właściwie nie można tego zrobić w ten sposób, więc może zmienimy tą wartość w klasie CL. Używam tu słowa var i main background color dodaję, przekazuję właśnie tutaj do tej funkcji i jak widzisz, ten kolor nam się zmienił, pozostałe kolory nam się wyłożyły, ale dlatego, że tutaj zniknęła klamra. Także można przekazywać kolory jako zmienne do klas. Jest to ciekawa technologia. Ok, użyjmy sobie klasę, stwórzmy sobie klasę gradient. I chciałbym, aby ona dodawała background image. Gradient liniowy o wartości red i blue. Czyli to będzie takie przejście liniowe pomiędzy dwoma kolorami. I gradient radial. I tutaj background image. Ustalimy sobie w ten sposób. Radial gradient. Na przykład dark orange i red. I teraz, jeżeli przejdziemy do index gradient, index i tutaj w color dodamy gradient. Jak widzisz, taki gradient udało nam się uzyskać, a tutaj dodamy radial. Prawdopodobnie jest jakaś gradient, literówka, gradient radial, pomyliły mi się kolejności. Nie? Ok. I mamy taki kolor gradientu. Och, takie gradienty były wykorzystywane na początku tworzenia stron w HTML i CSS. Ok, jeśli chodzi o ten gradient, znajdziesz o ten gradient znajdziesz bardzo dużo informacji w dokumentacji, ale to, co mogę Ci przekazać, że na przykład jeżeli tutaj ustalisz sobie wartość na 230 stopni, czyli degrees, ta linia nam się przesunie. Jak widzisz, jest zmieniona. Tak samo możesz użyć wartości takich jak góra, dół, lewo, prawo, top, bottom, left, right, czyli na przykład top, to jest ta linia podziału. A jednak nie będzie to w ten sposób współpracowało. 230 degrees. Chyba należałoby to opisać inaczej. Nie top, ale tu do góry. Tu top. No, faktycznie w ten sposób będzie działało do dołu, do lewej. To są już takie smaczki, które chcę Ci pokazać, że one faktycznie są w CSS-ach. Można takie rzeczy zrobić, ale czy są osoby, które znają je wszystkie na pamięć? Nie sądzę i chyba to nie ma sensu. Ważne, żebyś wiedziała, gdzie to szukać i jak to zrobić. Analogicznie można coś takiego wykonać. Close est site. Add 10 pikseli, 50 pikseli. I jak widzisz, też uda się edytować ten gradient radial. Udało mi się przesunąć ten punkt na lewą stronę, troszeczkę go rozciągnąć. Także jak widzisz, możemy dodawać kolory używając słowa. Możemy zdefiniować sobie zmienną i przekazać do niej kolor, ale nie tylko zmienną, wszystkie wartości możemy zdefiniować w rucie. Potem używając variable możemy je dodać, zaimportować. Możemy użyć hexa, gdzie bardzo często spotkasz się z hexem takim, FFF, który oznacza biały i czarny. Możesz użyć RGB, gdzie RGB jest połączeniem red, green, blue. Na przykład, jeżeli byśmy zrobili tak, o, to tego Ci także nie pokazywałem, że faktycznie możesz sobie
najechać na ten element i tutaj zobaczyć, jak to RGB nam się będzie zmieniać i zmienić kolorystykę i zapisać zmiany i faktycznie pojawiła się zmiana analogicznie od RGB, gdzie tutaj może zmienić wartości czerwony, zielony, żółty, a tutaj możesz zmienić jasność, czyli od pełnego, czyli faktycznie RGB to mamy 0,9, jak jest pełne, to nawet nie jest używany, po prostu jest RGB, natomiast na taki i zapisać zmiany i ten kolor elementu się zmienił. Może fajnie, że zupełnie przypadkowo zapomniałem o tym, ale że takie coś istnieje. I jeśli chodzi o te elementy gradientu, także po najechaniu możesz delikatnie zmieniać kolorystykę. Przejdźmy do tematu ikon. Ikony stylizujemy tak jak każdy element. Jeśli chodzi o możliwość pobrania ikon, jest ich kilka. Zazwyczaj w aplikacjach frontendowych React, Angular pobieramy takie ikony używając NPM-a, jest to Node Package Manager. W przypadku React to jest NPM Install albo i React Icons. I pobierasz takie ikony i z nich korzystasz. Jeśli chodzi o statyczne strony, font icons. Jest taka strona. Icons of Co. Awesome. O, dokładnie to jest ta strona. FontAwesome.com, FontAwesome. Jeżeli wpiszesz, znajdziesz taką stronę. Musisz być zalogowana. Po wejściu na tą stronę masz dostęp do takiego specjalnego kitsa, więc klikasz tutaj na kits. To jest ten kit. Klikasz w tym miejscu. Bądź w tym. O, dokładnie w tym miejscu. I masz skrypt, który należy wkleić na twojej stronie. Tutaj znajduje się twój kod. Możesz także kliknąć tutaj. Skopiuj do zestawu. I skopiuj kod do zestawu do każdego szablonu lub strony projektu, na której chcesz użyć font awesome za pośrednictwem tego zestawu. Jeśli masz już inne wersje, pamiętaj, aby je usunąć. MMK. OK, to dodajmy ten skrypt font awesome do sekcji head. Zapisuję zmiany i teraz chciałbym użyć jakiejś czcionki. Zwiększymy tutaj wartość, to przechodzę do ikon i na przykład mam czcionkę YouTube'a. Klikam na tą czcionkę. Oczywiście na tej stronie jest wyszukiwarka, możesz sobie wyszukiwać takie czcionki. Nie wszystkie są darmowe, ale na przykład ta jest darmowa, więc skopiuję sobie taką czcionkę i dodam ją w tym miejscu. I ja już wiem, że pojawi się pewien błąd. Udaje nam się zaciągać, próbuję zaciągać jakieś zasoby z font awesome, bo pojawił się ten element. Zobaczymy, czy tak jest do końca. Zmienię ten skrypt. Faktycznie ten element zniknął, więc jest próba zaciągnięcia jakiejś czcionki. Natomiast rozwiązaniem tutaj takiego problemu jest dodanie jeszcze jednej klasy FA. Jak widzisz, ta czcionka się zaimportowała poprawnie. Oczywiście możemy dodać style do takiej czcionki. Do takiej, przepraszam, ikony. Icon. Style. Po prostu język już mi się po godzinie plącze, ale dajmy radę. Icon style. Odwołujemy się do klasy, color red, czcionka, font size, 2 rem, może nawet 3. I w ten sposób mam ostylizowaną czcionkę. Dodajmy może jeszcze kilka takich czcionek, bo przejdziemy do tematu marginesów i paddingów i może warto by było tutaj z tego skorzystać. Skopiujemy tutaj czcionkę Facebooka. I z przodu F.
sobie zmiany. I może jeszcze Google. Facebook nam się pojawił. Jeszcze Google. Oczywiście fa. O, ucieka nam cudzysłów. Google się pojawił. Tutaj dodam swoją klasę icon style i będzie czerwony. A tu dodamy klasę FB style. FB style. Przechodzę do styli. FB style color blue i font size 3rem. Ok. Jeśli chodzi o marginesy, marginesy są to elementy, które pozwalają nam odpychać czcionkę na lewo, na prawo, od góry, od dołu. Natomiast paddingi to są marginesy wewnętrzne, które na przykład pozwalają nam rozszerzyć ten element, rozepchać go od środka. I to stosowałem już w przypadku przycisków. Ok, czyli jeżeli bym chciał odepchnąć tego naszego Facebooka od lewej strony, to użyję tutaj wartości margin left 20 pikseli. Jak widzisz, udało nam się odsunąć ten element od lewej strony. Jeżeli chciałbym to zrobić od prawej, nie wiem, czy mi umożliwi to czcionka Google'a. I faktycznie udało się pomimo wszystko odsunąć od Google'a o 20%. Jeżeli chciałem, aby ta czcionka Facebooka odsunęła się tutaj nam od góry, to używam wartości margin top 20 pikseli, ale one są liniowo, więc wszystkie się przesunęły. Jeśli chodzi o wartość dolną, to jest to margin bottom 40 pikseli i faktycznie ten element od dołu udało się nam usunąć. Jeżeli chcemy dodać więcej niż jedną zasadę do marginesów, jedną regułę, możemy to zrobić w ten sposób. Margin góra-dół 30 pikseli i lewo-prawo 30 pikseli, więc mamy wyrównany. Margin góra-dół 30 pikseli, lewo-prawo 50 pikseli, więc tutaj mamy szerzej, tutaj mamy mniej. Margin góra 30 pikseli, chyba to tak idzie, góra, prawo, no jeszcze zobaczymy. W sumie sam jestem ciekaw, już zapomniałem. 10 pikseli. Zbadam, wykonam inspekcję. Klikam na ten element. Kliknąłem prawym przyciskiem inspect. Najeżdżam na ten element. Wygląda w modelu półdołkowym. Będzie tak, góra 30 pikseli, czyli od góry zaczynamy, prawo 50 pikseli, dół 20 pikseli i lewo 10 pikseli. W taki sposób właśnie możemy dodać te elementy. Nie do końca to tam współpracuje tak, jak bym chciał. Nie do końca te elementy są widoczne. Natomiast padding to jest margines wewnętrzny, który będzie najbardziej widoczny, jeżeli sobie damy button. Powstał taki padding. Może wymuszę przejście do następnej linii. Używając BR. To też jest bardzo ważna sprawa, elementy generalnie mogą być wyświetlane jako liniowe i w tym przypadku były to ikony i paddingi. One się wyświetlają liniowo obok siebie, natomiast mogą być także wyświetlane blokowo jeden pod drugim i tego z przykładem są nagłówki albo paddingi. Żeby Ci pokazać, że można także zmienić ten układ BTN pad, dodam taką klasę.
I chciałem dodać wyświetlanie, żeby był wyświetlany jako element blokowy, czyli używam display blok. No, jednak nie zadziałało to tak, jakbym chciał, ponieważ blokują nam tutaj te marginesy. Albo dlatego, właśnie dlatego, że nie był zapisany plik index.html. Czyli wszystko działa tak, jak teoria tutaj pokrywa się z praktyką. Button jest przyciskiem liniowym, natomiast może być wyświetlany właśnie blokowo. I teraz, jeżeli chcemy dodać padding, góra 10 pikseli, prawo 50 pikseli, dół 30 pikseli i lewo 20 pikseli. I zobaczymy, czy faktycznie taki wynik uzyskamy. Góra 10 pikseli, prawo 50 pikseli, dół 30 pikseli i lewo 10 pikseli. I faktycznie jest tutaj widoczne, udało nam się chwycić ten element, że jak widzieliśmy, mamy padding 10 pikseli góra, 50 prawo, 30 dół i 20 pikseli lewo. Tak działają paddingi. W przypadku obramowań, ja już o obramowaniach mówiłem, jest to po prostu właściwość border. Wielkość czcionki ustalamy sobie, na przykład solid, red i pojawiło się obramowanie. Mamy oczywiście nie tylko linię ciągłą, mamy takie kropeczki, dotted, podwojoną linię i tak dalej. Więc tutaj można się pobawić z tym elementem. Mamy jeszcze coś takiego jak box shadow. Zobaczymy, czy zadziała. I faktycznie także pojawił się taki cień. Tak samo jak cień do font, możemy do poszczególnych elementów dodawać cieniowanie. Pierwsza wartość 5 pikseli. Jest to przesunięcie w prawo, w lewo minus 5 pikseli. Dół 10 pikseli, ale możemy go także przesunąć do góry. Więc w ten sposób możemy dodawać różnego rodzaju cieniowania. OK. I na przykład przekazać tutaj jako kolor RGBA jakąś taką wartość i po prostu jechać na ten kolor i dodać odpowiedni odcień. OK. To jakiś problem się pojawił. Nie zawsze wszystko tak pracuje, jakbyśmy chcieli, więc pozostawmy kolor czerwony, a ta kwestia jest do przepracowania. Mamy już godzinę pracy, omówiliśmy marginesy oraz paddingi. Teraz mamy przed sobą opływanie, więc zróbmy to jeszcze na szybko, ponieważ jeżeli w miarę dobrze idzie, to dokończmy ten temat. Opływanie. Generalnie, jeśli chodzi o marginesy, paddingi, opływanie, pozycjonowanie, czyli właściwość position, flexa, grida, i RWD, to już jest wszystko związane z ułożeniem elementów na stronie. Opływanie to jest taka stara metoda. Stwórzmy sobie tutaj może pod tym opływaniem. Odwołajmy się do tego diva, który już mamy stworzony. Pomnożmy go razy 2. Mamy te divy. Jeśli chodzi o te elementy, stwórzmy jeszcze sobie diva container, który będzie trzymał w sobie te właśnie elementy kolorów. Skopiuję je. Zapiszę. One są teraz w kontenerze. I tutaj może jeszcze dodamy sobie element P, lorem 150, Alt plus Z, aby zwrapować to. I dodajmy sobie jeszcze margin, albo na razie nie dodajmy marginesów.
Jak pamiętasz, elementy mogą wyświetlać się liniowo albo blokowo. Na tą chwilę zarówno te divy, jak i ten blok tekstu wyświetlane są jako blokowe. Podstawową cechą elementów wyświetlanych blokowo, czyli display block, jest to, że są wyświetlane pod sobą. Ale mamy taką klasę jak, czy taką możliwość, jeżeli się odwołamy do kontenera. My się niekoniecznie do kontenera, ale możemy się odwołać do poszczególnego float left, float do poszczególnych elementów, czyli jeżeli odwołamy się do float left i ustawimy opływanie na lewą stronę, zobacz co się stało. Po prostu jeden element jest opływa nam na lewą stronę. Może dodajmy sobie jeszcze, żeby on był bardziej widoczny, margines prawy 30 pikseli i background color, na przykład taki. A drugi element float right na prawą stronę i w ten sposób działa opływanie. Opływaj do lewej strony, drugi opływa do prawej strony, więc w ten sposób można było ustawiać elementy obok siebie. Natomiast jeżeli pojawi się jakakolwiek wolna przestrzeń, to element, który jest w tym divie container, który stworzyłem, wskakuje w tą wolną przestrzeń. Czyli w praktyce, jeżeli tutaj by pojawiły się jeszcze nawet użyjmy skrótów, pojawiłyby się cztery divy o klasie color F, L, R i no razy 4, to ten tekst wskoczy jeszcze nam tutaj w to wolne miejsce. Jeżeli chcielibyśmy zdjąć już z kolejnego elementu w tym naszym divie container to opływanie, to ustawia się taką właściwość jak both i my teraz to zrobimy. Może zrobimy to inline'owo w ten sposób. Clear. Clear both i w ten sposób udało nam się wyłączyć jakby to opływanie. Aczkolwiek jest to stara metoda, pokazałem Ci tylko ją dlatego, abyś nabrał świadomości, że takie coś istnieje. Ok, teraz przejdziemy do pozycjonowania. Ja zaczynam na chwilę nagrywanie, stworzę sobie dokumenty HTML i dokument związany z CSS-ami, abyśmy nie tracili czasu i pokażę Ci, na czym działa, jak działa właściwość position. Na czym polega i jak działa właściwość position. Serdecznie zapraszam. Ok, stworzyłem sobie taką strukturę w HTML-u. Mam dodane tutaj klasy CSS. Dodam jeszcze sobie wysokość tego body, na przykład na 3000 pikseli, tak abyśmy mogli scrollować. Łyk kawy. Domyślna wartość pozycjonowania jest to pozycjonowanie statyczne. Natomiast rozpoczniemy od pozycjonowania relatywnego. Będziemy mogli sobie przesuwać element. Ten box ma dodaną klasę relative box. Przejdźmy tutaj. Dodajmy. O, pojawił się jakiś błąd. Settings. Dodajmy taką właśnie klasę relatywną do tego boxu i używamy właściwości właśnie position relative i na przykład chciałbym, aby od lewej strony ten element był przesunięty o 50 pikseli. Jak widzisz, przesunąłem ten element relatywnie o 50 pikseli od góry
bo to są właśnie te właściwości top, bottom, left, right, od góry, na przykład 100 pikseli. I został ten element przesunięty. Background color, dajmy mu na fioletowy. To jest właściwość relatywna. Absolutna jest bardzo ciekawa. To znaczy element absolutnie będzie się absolutnie pozycjonował wobec każdego elementu, który ma inną właściwość niż static, ale musi znajdować się wewnątrz tego elementu. W naszym przypadku ten element nie napotka na żaden, nie jest zagnieżdżony w żadnym innym divie, w żadnym rodzicu, ponieważ to jest jakby jego rodzeństwo, więc on będzie się pozycjonował wobec okna przeglądarki i teraz się to udowodnię. Absolute box, position absolute, top 0, right 0, może kolor niebieski. I jak widzisz, ten element wypozycjonował się, jest przyklejony w tym miejscu. Oczywiście możemy go troszeczkę odsunąć od prawej strony, co oznacza, że jeżeli ten element będzie zagnieżdżony w relative box, gdzie właściwość pozycjonowania nie mamy ustawioną już na static, ale relative, czyli jest zmieniona, on powinien przejść i pojawić się mniej więcej w tym miejscu, absolutnie się wypozycjonować wobec tego miejsca. I tak się faktycznie stało. Teraz on się pozycjonuje wobec tego elementu, który jest jego rodzicem. Jeżeli nie napotka takiego rodzica elementu wyżej ustawionego z pozycją inną niż static, będzie pozycjonował się wobec okna przeglądarki, więc to będzie wyglądało w ten sposób. Jeśli chodzi o pozycjonowanie absolutne, jest taka technika dotycząca wypośrodkowania elementów. Teraz Ci to pokażę, bo możemy używać także wartości procentowych. Przecież to 50%, left 50% i zobacz, co się stało. Ten element znajduje się tutaj, natomiast on nie jest w środku. Środek znajduje się w tym narożniku. To jest przecięcie osi symetrii. Aby element znajdował się w środku, żeby ten środek był przeniesiony tutaj, używamy transform, translate, minus 50%, minus 50%, takiego przeliczenia. I na ten moment ten element zawsze już będzie znajdował się po środku naszej strony, czy po środku elementu rodzica, który ma inną właśnie wartość pozycjonowania niż pozycjonowanie statyczne. Mamy właściwość flex, fixed, przepraszam, mamy właściwość fixed. Teraz pokażę Ci, jak działa taka właściwość, fixed box, i ustalamy sobie position na fixed. Następnie na przykład top na 50 pikseli i right na 20 pikseli. Może zmienimy też kolor tła aqua. I zobacz, jak zachowuje się element fix. On jest po prostu przyklejony. Widzisz? Możemy sobie scrollować używając właśnie tego elementu. I jeszcze mamy taką właściwość jak sticky. Nie wiem, czy to nam zadziała. Sprawdźmy. Zrobiłbym to tak. Sticky generalnie zachowuje się tak, że on jest do pewnego momentu statyczny. Następnie później staje się elementem dynamicznym, gdy zjedziemy tym oknem przeglądarki. No spróbujmy. Nie zawsze to się udaje. Tak z palca od razu. Tłumacz nie teraz. Position. Sticky box. Position sticky. Statyk jest domyślny. Na przykład stawiamy sobie top na 20 pikseli, lewo na 20 pikseli.
i background color na blue. I zobaczmy, jak on nam się będzie zachowywał. Zjeżdżam, zjeżdżam, zjeżdżam i faktycznie, zobacz, został ten element chwycony. Na początku on jest statyczny, generalnie on sticky. Jak zjeżdżam, on się również przesuwa. Jeśli chodzi o ten fixed, on automatycznie nam się przesuwa. Jeśli chodzi o element z klasą, która zawiera regułę position sticky, on nam tutaj zjeżdża dopiero jak to okno przeglądarki, będzie go w pewien sposób wypychać. Wypychać delikatnie. Ok. I to chciałem Ci pokazać, jeśli chodzi o techniki pozycjonowania. Nie wiem, czy to zadziała w przypadku position sticky, ale zobaczmy. Ok, zadziałało. Więc mogę Ci wytłumaczyć. Z in Z to jest trzecia oś symetrii. Mamy oś X, Y oraz Z. Element Z index umożliwia, czy doprowadza do sytuacji, że jeżeli ten element ma wartość wyższą niż element ten, jest nad nim. Zobaczymy, czy tutaj on zadziała. Czyli jeżeli tutaj Z index ustalę na 30, ten będzie z przodu. Jeżeli ten ustawię na 40, ten będzie z przodu. To się przydaje na przykład w przypadku projektowania sklepów internetowych. Są zakładki i czasami jakaś zakładka zasłania nam pewien element i my byśmy chcieli go wypozycjonować, ale nie w osi X czy w osi Y, ale w osi właśnie w osi Z. To jest to, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Przejdźmy na naszą stronę, do naszej agendy. Troszeczkę już tutaj porobiliśmy rzeczy. Ja teraz przygotuję znowu dokument HTML do Flexa i omówimy Flexa, a następnie Grida i RWD. Na razie wykonaliśmy sporo dużej roboty, także jeżeli jesteś ze mną, dzięki. Ok, przykontowałem strukturę. Jak widzisz, dodałem sobie tutaj Flexa. Mamy divat z klasą container i w środku artykuły poszczególne z klasą box, tutaj zapiszę zmiany i mam plik z CSS-ami. Jeśli chodzi o Flexa, to tak jak powiedziałem na początku, godzinę można by było o nim opowiadać, natomiast tutaj chciałbym przekazać Ci podstawową koncepcję. Po prostu musisz spojrzeć na stronę internetową jako na płaszczyznę, która ma dwie osie symetrii, to znaczy można elementy ustawiać kolumnowo, czyli z góry na dół, jakby blokowo, oraz liniowo, czyli używając row, wiersza. I w jaki sposób to zrobić? Zobacz, tu mamy strukturę, mamy rodzice i mamy dzieci. Rodzic nazywa się kontener, a dzieci to są artykuły, małe boksy. I one są wyświetlane jako element blokowy. I teraz, aby ustawić je obok siebie i żeby to było ustawienie właśnie nie w wierszu, tylko w kolumnie, to zrobimy tak. Przejdziemy tutaj. Może jeśli chodzi o artikuł. Zmienimy sobie troszeczkę kolor czcionki na biały. Natomiast tutaj odwołamy się do klasy container i wykorzystamy display flex. I jak widzisz, one są ułożone teraz nie w wierszu, tylko w kolumnie. Jeżeli chcemy zmienić z powrotem na ułożenie w wierszu, natomiast chcemy dalej mieć możliwość skorzystania z właściwości Flexa, tak jak centrowanie, Align Item Center, Justify Content Center, to możemy to zrobić w taki sposób, że Flex Direction ustalimy na row. Przepraszam, na kolumn. Jak widzisz, mamy kolumny 1, 2, 3, 4 artykuły ponumerowane. Natomiast oprócz tego, że mamy kolumn, to mamy kolumn reverse, czyli będą to odwrócone kolumny. Liczymy teraz od dołu.
Tak samo odnośnie wiersza może być row, a może być odwrócony row, reverse. Możemy jeszcze używać właśnie wycentrowania. Możemy czysty wiekoń to używać jako wypośrodkowania, ale ponieważ już pracujemy godzinę 20, chciałem Tobie tylko pokazać taką koncepcję podstawową dotyczącą flexa. Spokojnie znajdziesz takie tutoriale godzinne, gdzie ten flex i te właściwości flexa są dobrze opisane. Przejdźmy teraz do grida. Na grida należy patrzeć na tą opcję Display Grids jak na siatkę, gdzie możesz ustalić, jak dużo ma być elementów siatki w poziomie i jak dużo ma być w pionie. Czyli jak dużo ma być w wierszu tych elementów siatki i jak dużo ma być elementów siatki w kolumnach. I przejdźmy do grid CSS. Znowu odwołamy się do tego kontenera. Chcemy elementy wyświetlać jako display grid. I grid template columns. Ustalimy sobie, tu jest taka funkcja jak repeat. Chciałbym, aby to się powtarzało 10 razy po jedną frakcję. I w ten sposób stworzyliśmy taką siatkę, która zawiera właśnie 10 kolumn. Tutaj mamy klasę box. Szybko dodamy border. Solid, green. Ok, jak widzisz, udało nam się taką siatkę stworzyć, która właśnie składa się z takich frakcji, 10 frakcji. Ale możemy także to napisać inaczej. No, zostawmy właśnie z taką wersją repeat. Jeżeli tutaj będzie 8 kolumn, to pojawi się 8 kolumn, następne elementy wskoczą poniżej. Jeśli chodzi o grida, również możemy ustawić sobie ilość wierszy. I chciałbym, aby było wierszy 3 o wielkości dwóch frakcji. Ok, tak to wygląda. Zmniejszmy sobie jeszcze może tutaj także do 3. I faktycznie mamy takie wiersze zajmujące 3 frakcje i 3 kolumny. I tutaj ten element ostatni się nie zmieścił i spadł nam poniżej. Tutaj mamy także boksy. Spróbujmy jeszcze coś pokombinować z tymi gridami. Mamy container 2. Także niech się wyświetla jako grid. Damy mu jakiś background color. Light color. Ale to nie jest taki samodzielny kontener, tylko kontener 2. Czyli odnosimy się do tego elementu. Grid, ilość kolumn, repeat. 8 kolumn po jedna frakcja. I grid, template, rows, repeat. 8 kolumn po jedna frakcja. W ten sposób. I na przykład jeszcze byśmy tutaj sobie dodali. Na czym to polega? No, stworzyliśmy taką siatkę, która ma 8 kolumn po wielkości jednej frakcji i 8 wierszy o wielkości jednej frakcji. I teraz chcielibyśmy, żeby element drugi z naszego boksa, czyli ten z klasą box 2, nie znajdował się tutaj, ale żeby było jego miejsce było ułożone gdzieś we wnętrzu siatki.
W jaki sposób to zrobić? Przejdźmy tutaj do CSS-ów i odwołajmy się do elementu na przykład box 2. 2 piksele solid biały, żebyśmy widzieli, że mamy zaznaczony ten element. I teraz grid row ustawmy mu na przykład 8 i zobacz, on od razu automatycznie wskoczył nam tutaj na 8 pozycję, na 8 wiersz. I grid i dodajmy mu jeszcze grid column 4. Zobacz, on skoczył na czwartą kolumnę. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest czwarta kolumna. Oczywiście te kolumny automatycznie się przesunęły tutaj z siatki w to miejsce. Jeżeli chcemy, aby ten grid znajdował się od 4 na przykład do 6, robię coś takiego. I w ten sposób myślę, że już powoli zaczynasz rozumieć, na czym polega grid. Tworzymy siatkę, która składa się z kolumn i wierszy. Frakcjami możemy sobie, oczywiście jest to jedna z metod, ustalić, ile ma być frakcji, jaka wielkość. I potem możemy się odwoływać do jakiegoś elementu, na przykład boxa o klasie trzeciej. Tutaj. Czerwonego. I grid row. Ustawimy sobie na przykład, chcę, żeby był w wierszu szóstym. Ale chciałbym, żeby zaczynał się od wiersza trzeciego. I chciałbym, aby znajdował się od kolumny drugiej, czyli grid column, do kolumny szóstej. I w ten sposób możemy manipulować tą naszą siatką w gridzie. Wykonamy sobie inspekcję. Jak widzisz, ten element jest responsywny. I myślę, że teraz jest najwyższy czas, aby przejść do tej responsywności. Chodzi o to, abyś ten element, który tworzymy, dostosowywał się do okna przeglądarki. Jak najbardziej ten nasz grid taki jest. Podstawowym sposobem do inspekcji responsywności jest kliknięcie prawym przyciskiem. Wykonaj inspekcję. Klikamy tutaj i tutaj mamy układy, na przykład dla iPhone'a taka wielkość. Oczywiście bez problemu możemy odznaczyć to znika, możemy zaznaczyć i wykonać taką inspekcję jak dla urządzeń o różnej wielkości. Oczywiście możemy także ustalić sobie responsive i regulować w ten sposób, jak dla urządzeń o różnej szerokości ekranu będzie jak na urządzeniach o różnej szerokości ekranu będzie wyświetlała się nasza strona. I ten temat to RWD. Może tutaj zamknę kwestię grida. Przygotowałem stronę RWD i zaczniemy teraz pracę właśnie nad responsywnością używając Media Queries. Ok, dodam, jak widzisz, 4 elementy H1. H1 zawsze wyświetlają się blokowo, chyba że zmienisz tutaj ten układ. I mamy wielkość taką laptop, wielkość tabletu i mobile. Chciałem napisać takie 3 reguły, które będą wyświetlać dany element na szerokości ekranu większej niż 1280 pikseli, na szerokości tabletów od 768 do od 375, tak powinno być napisane, do 768 pikseli i na szerokości telefonów komórkowych mniejszej niż 375 pikseli. Mam stworzony taki pliczek, te elementy już mogę powoli zamknąć i przejdę do RWD CSS. I tutaj używamy takiej reguły jak media. Piszemy to w ten sposób media i w środku reguły min width dla szerokości ekranu
nie mniejszej niż 1280 pikseli. Otwieramy nawiasek klamrowy. Wykonaj to, że blok z klasą tablet nie będzie widoczny, czyli visibility hidden. I jeśli chodzi o blok z klasą mobile, również nie będzie widoczny, visibility hidden. I teraz sprawdźmy, jak to nam zadziała. Zobacz. Tu nam zniknęła mobilka. Natomiast mamy problem z tablet. No, mamy taką polską nazwę. Ok, widzisz? Tak działa właśnie zasada Media Queries. Jeżeli szerokość ekranu jest mniejsza niż 1280 pikseli, ukrywa te elementy. Dopiero gdy przekraczamy tą szerokość, one się nam znowu pojawiają, ponieważ chcemy, aby były dostępne na takich szerokościach. Czyli mamy szerokość laptopa i tutaj ma już to być widoczne na tych szerokościach tabletu, mobilnych i również laptopa. Teraz zrobimy taką sobie regułę media max width. Width 768. Pikseli. Laptop. I tutaj użyjemy display none. I to jest taka zasada, że jeżeli szerokość ekranu nie będzie większa niż 768 pikseli, czy tam będzie mniejsza niż 768 pikseli, wykonaj to, co znajduje się w tych nawiasach klamrowych. Czyli jeżeli przekroczymy ten punkt 768 pikseli, nie chcę wyświetlać układu na laptopa. I teraz w przypadku, gdy szerokość ekranu, maksymalna szerokość będzie 375, czyli mówiąc tak na chłopski rozum, po prostu gdy szerokość ekranu będzie mniejsza niż 375 pikseli, to nie chcę wyświetlać laptopa, ale myślę, że tutaj nie musimy powielać tej reguły, bo już powielamy ją u góry. W przypadku tabletów również nie chcę tego elementu wyświetlać. Również nie chcę tego elementu wyświetlać. A w przypadku mobilek chciałbym zmienić kolor tła na czerwony. I zobaczymy, czy to będzie nam działało. Może nawet wykonamy inspekcję. Ok. Nie do końca nam tutaj to pasuje w tym inspektorze. Piszmy zmiany. No, na sam koniec troszeczkę ten temat nam się wywalił, jeśli chodzi o RWD. Czyli jednak przydałoby się, aby dopisać tą regułę do laptopa, co ma się dziać w tym momencie.
Ok, przekraczamy ten punkt, znika 768 pikseli, znika nam obraz na laptop, ale czy nie możemy tutaj na 375, no oczywiście, zapomniałem o jednostce. Ale dlaczego nie znika nam puppets? I tutaj nam się nie zmienia. 375. Ale tablet nadal nam nie znika. Bo mamy table. Wybacz, drogi widzu, pojawia się zmęczenie już. Ale tak to działa. I teraz jest ok. Laptop size. Gdy mamy taki bardzo duży rozmiar, to wyświetla się tylko na laptopy. Gdy przekroczamy tutaj, dochodzimy do tego punktu 1280, wyświetla się na wszystkie urządzenia. Gdy zmniejszamy, przechodzimy 768 pikseli, wyświetla się na tablet i mobilka. I jeżeli będzie jeszcze mniejszy, już to mi się nie udaje, to znika nam ten widok właśnie na mobilkę. Znika nam ten widok na tablet i pojawia się tylko widok mobile. No, to jest oczywiście kwestia do przećwiczenia. Ok, ten RWD poszedł tak sobie na trójkę, ale myślę, że rozumiesz koncepcję. Generalnie responsywność często już jest opisana, na przykład Bootstrapie i tak dalej. Nie musimy tak dużo nad nią pracować, ale jednak wiesz, o co chodzi z zasadami media queries. Jednak to wymaga wprawienia się i do czytania i stosowania tego na bieżąco. A więc podsumowując. Wiesz, jakie są selektory, jak można wybierać poszczególne elementy po ID, klasę, atrybuty. Na pewno już wiesz, co znaczy CSS i jak można działać. Wiesz, to są elementy pseudoklasy, jak można zrobić skupienie fokus, elementy, pseudoelementy, jakie mamy jednostki CSS, bezwzględne i względne, piksele V, W, V, H i tak dalej. Jak możemy na przykład zwiększyć wielkość obrazu. Ja tutaj pokazałem Ci to na bardzo dużych obrazach, ale to też jest ważne, aby te obrazy dostosowywać na etapie graficznym. Mi zdarzyło się pracować nad stroną klienta, która wolno chodziła, okazało się, że logo miało 4000 pikseli, czyli ten element, który tutaj się znajdował, był wgrany jako 4000 pikseli i przeglądarka, jeżeli musi dużo przemielić takich i przebudować obrazów, powoduje, że strona internetowa wolniej chodzi, a strona internetowa, która wolno chodzi, irytuje klienta i ten klient na tą stronę nie wróci, ponieważ jest bardzo duża konkurencja na tym rynku. Rozmawialiśmy o typografii, wiesz, jak dodać Google Fonts, jakieś podkreślenia, cieniowania i tak dalej. Rozmawialiśmy o kolorach, że możemy po nazwie dodać kolor, możemy dodać heksa, RGB, RGBA, czyli taki transparentny. Wiesz, jak dodawać samodzielnie także kolor transparentny. Pokazałem Ci, jak dodawać ikony z font awesome. Wiesz, że padding to margines wewnętrzny. Mamy także marginesy normalne, które pozwalają nam dodać margines pomiędzy dwoma elementami. Pokazałem Ci, że korzystano kiedyś z takiej techniki jak float. Wiesz, jak ją załączyć, jak ją dodać oraz jak ją wyłączyć. Rozmawialiśmy o ciekawej właściwości, jaką jest właściwość position. Wiesz, że każdy z tych elementów może być już pozycjonowany statycznie, relatywnie, fix, absolute bądź sticky. Rozmawialiśmy o flexie. Jeżeli, no oczywiście to jest kwestia godziny przepracowania na flexie, to było za krótko. Natomiast pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o flex, to są dwie osie symetrii, więc możesz coś wyświetlać kolumnowo, a możesz także wyświetlać w postaci wierszy. Mówiłem o siatce. Nie jest to siatka bootstrapowa. Bootstrap to jest bardzo popularna technologia do tworzenia właśnie widoków RWD, aby nie męczyć się z media queries, tak jak przed chwilą się męczyłem, ale wiesz, że można dodać taką siatkę, że jednostką, którą używamy, oczywiście można również używać pikseli, ale bardzo często używa się
frakcji i bardzo łatwo możesz się poprzez klasę odwołać do konkretnej komórki i przemieścić się w dowolne miejsce, natomiast pozostałe komórki jakby wskoczą na jej miejsce. Jeżeli dwójka wskoczyła, to 3-4 tu wskoczyły. Jeżeli trójka wyskoczyła nam z okna, to kolejne się przesunęły. Strona nam się nie rozbiła, więc udało nam się taką siatkę dodać. I na sam koniec poruszyliśmy jeszcze temat RWD. Tutaj jest do przepracowania ten temat. Ja już jestem dosyć zmęczony, dlatego popełniłem takie błędy. Natomiast wiesz, że używa się regułę media. Co się stanie, jeżeli min-width będziemy mieli 1208 pikseli, a jak ma się zachować strona do maksymalnej szerokości poniżej maksymalnej szerokości 760 pikseli. No, mam usunąć wartość laptop poniżej wartości 375 pikseli, ma usunąć element z klasą A laptop, ma usunąć element z klasą table i ma dodać jakąś klasę do klasy mobile. I w ten sposób działa RWD. Co dalej? Popełniłem taki szybki tutorial dotyczący HTML-a. Tutaj jest tutorial dotyczący CSS-a. No to nie wygląda zbyt ładnie, jakieś kolory popaćkane, ale uwierz mi i w praktyce przyznasz mi rację, że to, co Ci pokazałem, na pewno pewne elementy pominąłem, pewne elementy musisz doszukać, ale to jest jakby baza wiedzy, która pozwoli Ci statycznie tworzyć strony internetowe, czy jakoś zmieniać wizualizację. Pojawi się w pracy frontend dewelopera, pojawiają się problemy z responsywnością, z nakładaniem się pewnych elementów, z dziwnym zachowaniem pewnych elementów, które gdzieś tam nas znikają, przesuwają się. Marginesy są na porządku dziennym, paddingi są na porządku dziennym. O zmianie czcionek, o zmianie kolorów, o dopasowaniu kolorystyki, no to już chyba nie muszę mówić. Na pewno łącząc tą wiedzę z HTML-em i z CSS-em jesteś w stanie stworzyć statyczną strukturę strony, a następnie w następnym kroku jesteś w stanie dodać JavaScript do tego i dodać pewną dynamikę, obsłużyć formularze i tak dalej. Jeżeli opanujesz JavaScript, możesz już swobodnie przechodzić do tematu Reacta. Jako następny film, tak myślę, żeby właśnie coś takiego wykonać statyczną stronę, już nie wracać do takich malutkich elementów, nie tłumaczyć, co to są piksele, emy, remy i tak dalej. Natomiast stworzyć już stronę i pokazać Ci, że ta wiedza, którą przekazałem, na pewno to 80% wiedzy tutaj, które przekazałem, przyda Ci się przy tworzeniu właśnie takich statycznych widoków, a to jest bardzo dobry wstęp do programowania. No okej, serdecznie dziękuję za uwagę. Teraz tak się zastanawiam, co jeszcze można by tutaj wykonać. Jak widzisz, mamy tutaj taki element A, czyli odnośnik. On ma już ten target dodany. Ale też zazwyczaj te odnośniki nie mają podkreślenia. A jeśli pokażę na sam koniec, jak taki odnośnik postylować. Text decoration none. Border, bardzo często stosowany, 1 pixel solid light blue. Ach, jest taki sam jak tło. Może w taki. I teraz padding wykorzystamy, czyli ten margines wewnętrzny. 10 pikseli lewo-prawo, 20 pikseli góra-dół. O, tej właściwości jeszcze nie pokazywałem, czyli border radius. Border radius 50%. To za dużo. To jest zaokrąglenie. 20%. Może 10% i dodajmy do tego background color. No i w ten sposób, jak widzisz, udało nam się postylować
element A i zrobić z niego przycisk. We własnym zakresie możesz dodać właściwość hover i tak dalej. Więc to by było na tyle. Udało nam się zrobić taką sesję, ona trwała godzinę 45 minut. Myślę, że podstawowe rzeczy Ci pokazałem. Jeżeli coś źle wytłumaczyłem albo źle zrozumiałem, to bardzo proszę o informację w komentarzu. Jeśli uważasz, że coś można było dodać, to także możesz. Nawet prosiłbym Cię, abyś dodał coś w komentarzu. Każdy się uczy programowania cały czas. A na razie to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i myślę, że do usłyszenia. Cześć.